trwam jako historyk sztuki w tym wielkim zadaniu i nie ukrywam, że jestem szczęśliwa z tego powodu, dlatego że rzadko się zdarza w życiu historyka sztuki, żeby miał możliwość jakby decydowania i odtwarzania takiego domu historycznego, praktycznie rzecz biorąc, od zera. Projekt pozwolił nam uratować z magazynów muzealnych bardzo wiele przedmiotów, które po konserwacji zdobią teraz wnętrze pałacu, na przykład ponad 300 mebli, ale przede wszystkim właściwie galerie malarstwa udało nam się tutaj przygotować dla zwiedzających. Wsparcie całego naszego Muzeum Narodowego. Oczywiście przychylność samych dawnych właścicieli, już w tej chwili reprezentowanych przez córki ostatniego męskiego potomka, które do dzisiaj przywożą nam obiekty. Bowiem tak się cieszą z tego, co zostało zrobione, że jedna z nich, Wirediana Rej Raczyńska, na uroczystym otwarciu, które miało miejsce w maju 2015 roku, powiedziała, że jej ojciec byłby szczęśliwy, gdyby zobaczył swój dom tak odtworzony i że chciałaby, żeby tak jak jej ojciec, żeby, jak mówią Anglicy, ten dom służył wszystkim i na zawsze.